Dzień dobry. Słowo na dzisiaj czytam z drugiego listu Pawła do Koryntian, z 4 rozdziału, i to jest 16 wiersz, fragment dzisiejszego tekstu kazalnego. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Moi drodzy, takie trochę dziwne Pawłowe rozróżnienie na człowieka zewnętrznego, który upada, i wewnętrznego, który odradza się z każdym dniem. Chciałbym tutaj nawiązać do teologii Marcina Lutra, naszego reformatora, który też mówi o człowieku wewnętrznym i o człowieku zewnętrznym, idąc za apostołem Pawłem, za jego teologią, za jego nauczaniem. Ten człowiek zewnętrzny to człowiek wszystkiemu podległy. Mamy to opisane w traktacie o niewolnej woli. Człowiek, który nie ma swojej woli. Człowiek, który podlega namiętnościom. Człowiek, który jest grzeszny. I to skażenie grzechem pierworodnym jest w nim tutaj szczególnie i intensywnie widoczne. Człowiek, który poddaje się namiętnościom, pożądliwościom, bo pożądliwość jest początkiem wszelkiego grzechu i zła, jak to zresztą doskonale wiemy. Zatem to jest ten człowiek zewnętrzny, ten skalany, ten objęty bardzo mocno rzeczywistością grzechu pierworodnego. I mamy tego wewnętrznego człowieka, który jest wolny. Tego wewnętrznego człowieka, który podlega tylko Bogu i w Bogu zyskuje swoją wolność do tego, żeby Mu służyć. I nawraca się i odradza się. Tu Paweł pisze też, rodzi się każdego dnia, czy odnawia się każdego dnia ten wewnętrzny człowiek w wyznaniu grzechów, ale też w uzyskaniu odpuszczenia. Luter idzie tutaj jeszcze troszeczkę dalej niż apostoł Paweł i mówi o tym, że z jednej strony człowiek jest już sprawiedliwy, już usprawiedliwiony, Pan Bóg, Pan Jezus umarł na krzyżu za jego grzechy, oczyścił go, więc ten wyrok śmierci zostaje zdjęty. Człowiek zostaje uniewinniony, więc jest sprawiedliwy ze względu na śmierć i ofiarę Jezusa Chrystusa. To jest ta łaska, która z krzyża nas obejmuje i dotyka. Ale z drugiej strony ten człowiek jest nadal grzeszny, sprawiedliwy i grzeszny, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, objęty rzeczywistością grzechu pierworodnego. Luter mówi simul justus et peccator, czyli jednocześnie grzeszny i jednocześnie sprawiedliwy. I to oczywiście, jeśli dzieje się jednocześnie, rodzi napięcie, tak jak u Pawła, choć Paweł może tego wątku mocno nie rozwija. Człowiek wewnętrzny i człowiek zewnętrzny, człowiek sprawiedliwy, ale jednocześnie grzeszny, no nie może się to wszystko ze sobą pogodzić i te dwie rzeczywistości tego człowieka walczą ze sobą, próbują dominować jedna nad drugą. To jest właśnie to napięcie. Teologia apostoła Pawła i teologia Marcina Lutra, które są tutaj bliskie, można byłoby nawet powiedzieć tożsame względem siebie, przypominają, że jesteśmy tutaj w doczesności, w tym ciągłym napięciu między posłuszeństwem Panu Bogu, między tą wolnością u Boga, a między niewolą grzechu. My byśmy bardzo chcieli żyć zgodnie z Ewangelią, żyć zgodnie z nauczaniem biblijnym, ale nie potrafimy, no bo znowu druga ta strona dominuje. I w tym wszystkim trzeba sobie powiedzieć tak, no bądź tu mądry i pisz wiersze. Nie jest łatwo. W tym napięciu żyjemy między jedną rzeczywistością a drugą, między rzeczywistością zbawienia a rzeczywistością grzechu, między człowiekiem wewnętrznym z jego skłonieniem, skierowaniem się ku Bogu, a człowiekiem zewnętrznym, który ulega pożądliwościom, który jest najzwyczajniej w świecie grzeszny. No i jedyne, co nam zostaje, to ufać Panu Bogu, prosić Go o to, żeby ten wewnętrzny człowiek dominował i żeby ten wewnętrzny człowiek zwyciężał. Ten, który zna Boga, ten, który chce Go słuchać, ten, który chce przestrzegać Ewangelii. I w kontekście dzisiejszego tekstu kazalnego, dzisiejszej niedzieli, życzę tego, żeby wewnętrzny człowiek, ten Boży człowiek w nas każdego dnia zwyciężał. Dobrej, błogosławionej niedzieli. Zostańcie z Bogiem. Amen.